Cheeza Chat jest popularnym youtuberem w środowisku osób zajmujących się sprawami paranormalnymi. Większość filmów na jego kanale opiera się na eksploracji opuszczonych, jak i rzekomo nawiedzonych miejsc, położonych w Stanach Zjednoczonych. W sierpniu 2021 roku przesłał on nagranie, gdzie wraz ze znajomym eksploruje opuszczony szpital w nieokreślonej lokalizacji. Zobaczcie, co po około 15 minutach eksploracji udaje mu się zarejestrować. Special delivery. This is somebody's handwriting, Elsa. Special delivery. This is somebody's handwriting, Elsa. Mimo to, że dźwięk go przestraszył, mężczyzna postanawia dalej eksplorować to miejsce. Kilka minut później Chad idzie długim, ciemnym korytarzem, gdy nagle zaczyna czuć dość mocny niepokój i wtedy udaje mu się zarejestrować to. I got away from Phil somewhere. Whoa, what the... I get it. You've been messing with me this whole time. What the hell? What the hell, man? Look at this thing. Look at this thing. It's freaking still moving. What's happening over here, man? I thought I just heard something. My camera's going out of focus. Where are you? Co o tym nagraniu myślicie? Czy rzeczywiście ten szpital jest nawiedzony? Czy może da się to wszystko racjonalnie wytłumaczyć? Dajcie znać w komentarzu pod filmem. Kolejne nagranie zostało opublikowane na kanale King 5822. Na nagraniu możemy zobaczyć tańczącą kobietę, gdy nagle jej koleżanka rejestruje coś niepokojącego. Go! Oh, you almost got it, you almost got it. Gdy przyjrzycie się uważnie, na korytarzu możecie zobaczyć jakąś cienistą postać, która po chwili znika. Dziewczyny w opisie filmu dodały, że były przerażone po zobaczeniu tego czegoś na nagraniu. W domu były tylko we dwie, więc żadna z nich nie wie, co to mogło być. Dodatkowo skontaktowały się z właścicielem domu i ten powiedział, że otrzymywał wiele skarg od poprzednich lokatorów, których to opisywali dziwną cienistą zjawę. Więc jak myślicie, faktycznie nawiedzony dom, czy może coś innego? Następny film został opublikowany na brazylijskim kanale, który jak poprzednio opiera się na eksploracji opuszczonych, jak i nawiedzonych miejsc. W czerwcu 2021 roku prowadzący kanału eksplorował w środku nocy niezidentyfikowany obszar. W około 9 minucie filmu dzieje się coś przerażającego. Aha. Po zobaczeniu tego czegoś, operator ucieka jak najdalej, jednakże po chwili postanawia wrócić w to miejsce, gdy nagle dzieje się to. Mężczyźni w popłochu postanawiają uciec do auta i odjechać z tego miejsca jak najdalej. Pozostaje teraz pytanie, czy był to przebrany znajomy, czy może rzeczywiście jakaś dziwna zjawa. Przedostatnie nagranie pochodzi z Reddita. Użytkownik Bartinol opublikował wideo na subreddicie Ghost w październiku 2021 roku. Mężczyzna był przekonany, że jego kot przewraca w nocy rzeczy, więc zamontował kamerę bezpieczeństwa. Zobaczcie, co udało mu się zarejestrować.
Kot przez całą noc chodzi po pokoju, nie dotykając niczego. Jednakże w tle dzieje się bardzo dużo rzeczy. Większość przedmiotów położonych w kuchni spada na podłogę, pomimo tego, że nikogo nie ma w pomieszczeniu. Ostatnie nagranie zostało opublikowane na TikToku przez użytkownika Marisa. Jak mówi w filmie, w domu słyszała dziwne odgłosy, zamykające się drzwi, skrzypienie podłogi i tym podobne. Zobaczcie, co udało jej się złapać. You can literally hear it out there. You can literally hear it out there. No, no. Oh, the fuck. My God. Jak myślicie, czy rzeczywiście jej dom jest nawiedzony, czy to wszystko zrobiła po to, aby zdobyć popularność na TikToku?